Do następnej gry potrzebna jest nam para. A z racji tego, że wiem, że żadna się nie zgłosi, proszę wskazać jakąś parę, którą znacie. Dziękuję. Zapraszamy na scenę. Proszę, brawa dla nich. Śmiało! Nie idę! Może jest jakaś chętna para? Tam jest chętna para, nie, wskazują. A nie, zgodzi się, dobrze, brawa! Brawa za odwagę. Cześć, witajcie. Jeffrey, jak masz na imię? Dominika. Dominika i? Przemek. Przemek. Dominika i Przemek, rozgoście się tutaj. Teraz zagramy historię waszego pierwszego spotkania. Tylko do tej historii będziecie ją moderować. Proszę Michał, daj gadżety. Jeżeli naciśniecie kurczaka, to znaczy, że tak nie było. Natomiast jeżeli zadzwonicie dzwoneczkiem, to znaczy, że było dokładnie tak, jak odrywamy w scence. Czy to jest jasne? Tak. Fantastycznie. Dobrze, a powiedzcie mi tak w ogóle, gdzie się poznaliście? Gdzie się pierwszy raz spotkaliście? Więc pierwszy raz to było... Ta gra rozdziela pary często. Tu były Czechowice. Czechowice, Dziedzice czy Czechowice? Czechowice, Dziewice. Nie, ja zawsze źle słyszę. Czy to prawda? To prawda. A jakie to było miejsce dokładnie? Może jakiś... Pod kinem. Pod kinem. Czechowice, Dziedzice, pod kinem. To jest piękna, piękna historia. Piękna historia. Powtórzcie jeszcze raz, bo chyba tam nie usłyszeli, jak macie na imię. Przemek. Dominika. Fantastycznie. Rozumiecie. To jest na nie, to jest na tak. Dobrze. Spróbujmy. Zobaczmy waszą historię pierwszego spotkania. A od was potrzebuje siły i wsparcia. 3, 2, 1. A ta twoja koleżanka, ta blondyna, to nie mogła przyjść? No nie mogła, już umówiła się z kimś innym, ja jestem Dominika. Przemek. Ale co, i naprawdę tak ci się podobało Kacwawa? No uważam, że to jest fantastyczny film Kacwawa. Chyba tak uważam. Jeszcze się piję z myśli. Albo i nie. Albo i tak. Nie wiem. A co byś powiedział, jakbym na randkę z tobą gdzieś sobie idziemy na koncert, włożył taki plastikowy zielony dres? Uwielbiam dresiarzy. Nie lubię dresiarzy. Dominiko, opowiedz mi coś o sobie. Co porabiasz w wolnych chwilach? Ja to jestem ogólnie taka, wiesz, dziewczyna bardzo rozrywkowa. Ja to wiesz, wieczorem książka, różaniec. Taka intelektualistka, tak?